ale jak na kempingu. Kontakt ze światem musi być. Tak wygląda kemping. Też pusty. Tu jest podobno poza sezonem. Jesteśmy nielicznymi klientami, dlatego wszyscy nas dopadają. Dirham, dirham, dirham. Shop, good price, non stop. Dzisiaj 400 km idziemy przez Dolinę Palm, tak? Cedrową. Cedrową. I Dolinę Małp. Dolinę Małp. Idziemy w stronę Fezu, ale nie będziemy tam zaglądać. Mamy dość już targów, bazarów i tych podobnych rzeczy. Także raczej pojedziemy do miejscowości, gdzie są ruiny rzymskie. Pięknie to wygląda. Tam gdzie jest woda, tam są. Jest od razu zieleń. Biegu nie podjeżdżaj, zobacz, on jedzie pod górkę. Aha, i teraz zjechał. Nie wiem, co on zrobił. Napiernicze, co za gość. Co za manewry. Przedził go po to, żeby zjechać. Albo mu się zepsuło auto po prostu. Na taki płaskowyż wjechali. Aha. To była dolina. Tak. A nagle tyk, jesteśmy na... Patrz, tam jest po lewej dolina. Przyjechaliśmy do świata niebieskich Daci. Nie biały Mercedes, nie zielone, nie kremowe, ale niebieskie, i to Dacie. Dacie i Fiaty. Kobiety też już bardziej na niebiesko ubrane. Ale jakieś cywilizowane miasto. Rzuca kierunkowskaz w lewo i jest w prawo. Jak się jest dziadko? I więcej niebieskich Daci. Temperatura spadła poniżej 30 stopni i Ania, nie wiedząc o tym, stwierdziła, że jest zimno. Idealnie wyczuwa po prostu. Jaki stop? No cóż. Trudno stwierdzić, albo to był znak. Uwaga, będziemy strzelać. Czy coś? Wojsko. Boże, szkół na głowie. Profesjonalne chłodzenie silnika. Idziemy na północ. To czuć po temperaturze. Spadło do 20 stopni. Prawie tak zimno jak w Polsce. Ale drzewa jakieś pojawiły się. I są to chyba, Misiu, cedry. Ania twierdzi, że są to cedry. Ja się nie znam. Z biologii miałem truje. Ledwo co. Rodzina sosnowatych. Tak. I one mają igiełki. Więc muszą to być cedry. Musi to być ta dolina cedrów. No, może to być. Był napis: Attention, virage is dangerous. Na dzisiaj jeszcze nie ciekawe. Jedziemy przy ścianie, wiem. Dlatego się nie denerwuję. Jestem cała szczęśliwa. Nawet powiedziałabym podwójnie. No ale to się nie zbliżaj teraz do lewej strony.
Trzymaj się na zakrętach prawej, tak? Swojego pasa się trzymamy. Ścinałem zakręt po prostu. Kochanie, jak tam widoki po prawej? Nie jest strasznie. Nie ma przepaści. Przerwa na kawusie. Kafe ole. Ole. A tam są bociany. Bocianki. Tak chciałam powiedzieć, że tu piękny pachnie cytrynowy. Piękny. Z auta nie wysiądę, bo to jest kraina bez pańskich psów. Od razu dwa podbiegły dzikie psy, ale nie ryzykować. Tu dla odmiany są bagna. Rzadki widok pastwiska. To jest kraina pasterzy. Tylu stad to jeszcze nie widzieliśmy w czasie całej podróży. Raz owce, raz kozy. Konie. Krowy, wszystko. Nawet osiołki wypasają. Kolejna dolinka. Wiem skąd mięcho biorą. Na Tazin. Spichlerz Maroka. Jesteśmy w Małpim Gaju, szukamy małp. No jak na razie jest tylko tablica. Pieski i Ania. Może ja zrobię taką minę, wskoczę na drzewo i... Tak sobie siedzą przy drodze. Jestem od niej 2 metry. Fajne, nie? Tam jest na drzewie. Siedzi jedna. Tu siedzi kolejna. I na wolności wszystko. Ciężko nam uwierzyć, ale to wciąż Maroko. Spójrzcie na domy budowane w europejskim stylu, kryte dachówką. To jest coś, co w zasadzie pierwszy raz widzimy tutaj w czasie naszego pobytu w Maroko. Nie ma tarasów na górze. Cała ulica w drzewach. Ulica w drzewach. Kobiety z odbrytymi włosami. To też jest wielką rzadkością. Dwadzieścia 2 stopnie i chmury deszczowe przed nami. Oczywiście przejechaliśmy Atlas i od razu zmiana klimatu. Policjant spotkał kolegę i zablokował skrzyżowanie. Dobra, powiedz jeszcze raz, co masz? Plamy. Gdzie masz plamy? Na twarzy mam plamy. Od czego masz plamy? Nie wiem właśnie od czego. No straszne. Ja wiem, że straszne, się kompletnie nie przekonujesz, że ja mam plamy.
A fajnie, że makijaż zniknął. Właśnie, muszę to zrobić. No. Krajobraz mi się nie do poznania, ja się czuję prawie jak w Polsce. Trzeba kempingu szukać, kochani. Ale ten Volubilis to musimy zjechać z głównej drogi, on jest jeszcze kawałek już. Stacja archeologiczna Volubilis. W nocy przespanej na kempingu jedziemy dalej zobaczyć ruiny rzymskie. To już niedaleko. To północy Maroka, czujemy się jak na południu Europy. Miasteczko tak na skalę położone. Wkraczamy do miasta rzymskiego. Wkraczasz do miasta? Tak. Legiony rzymskie wjeżdżały tędy.